Pewnie jesteście totalnie zszokowani, że mnie tutaj widzicie pierwszy raz po 2 latach, ale zbierałam się do tego filmu bardzo, bardzo, bardzo długi czas. W zasadzie zastanawiałam się, jaką on formę ma przybrać i miałam kilka podejść, ale uważam, że taka statyczna będzie najlepsza, kiedy weźmiecie sobie na przykład jakąś herbatę i po prostu przez kilka minut posłuchacie to, co mam do powiedzenia. Nie wyobrażam sobie osobiście, że mogłabym dla was tutaj wstawić jakiś film bez wyjaśnień, co się stało, że przez tyle czasu mnie tutaj nie było. Wiem, że z jednej strony nie muszę się tutaj tłumaczyć, z drugiej strony chciałabym po prostu być wobec was fair, wobec ludzi, którzy mnie oglądali. Chciałabym w tym filmie mniej więcej zamknąć pewien etap swojego życia, zamknąć po prostu pewne drzwi, wyjaśnić co nieco. Może zacznijmy tak najbardziej od początku, a mianowicie w lutym, marcu 2020 wstawiłam dla was ostatni film. Ja nagrywam na YouTubie mniej więcej od 2015 roku. Jakkolwiek to zabrzmi, w tym 2020 poczułam, że w jakimś pewnym stopniu wypaliłam się zawodowo. Brzmi to dziwnie, aczkolwiek przez te wiele lat byłam bardzo regularna w tworzeniu, no dobra, czasami mniej, czasami więcej, ale byłam dość regularna w tym, co tutaj dla was wstawiałam i tworzyłam. Pokazywałam wam swoje życie na każdym kroku i to był ten jeden moment w moim życiu, kiedy poczułam, że potrzebuję jakiegoś oddechu i potrzebuję zrozumieć, co ja tak naprawdę chcę tutaj dla was wstawiać. Nie sądziłam wtedy, że przerwa, jaką zrobię, będzie tak długa. Szczerze mówiąc, totalnie, jakby nigdy mi to nie przeszło przez głowę. Ale wtedy w marcu 2020 wybuchła również pandemia, która dość mocno pokrzyżowała plany. Kreatywność już wtedy w ogóle spadła na całkowite dno, dlatego że ani nigdzie nie można było pojechać i dla was coś nagrać, ani wyjść z domu, kolejki w sklepach, wyjść do lasu nie można było. No i jakby totalnie wszystko było zamknięte. Wszyscy pamiętamy te czasy, było kiepsko. O tych powodach mówiłam wam na Instagramie, że faktycznie tak się wydarzyło. Ja też w marcu 2020, a dokładniej 13 marca 2020 wydałam swój utwór Sprint, który dość mocno też odmienił moje życie muzyczne. Odmienił też jakby mój pogląd na moją stronę muzyczną. W ogóle notabene mam swój kanał muzyczny, jeśli o tym nie wiecie albo wiecie, tak czy inaczej zapraszam was serdecznie do opisu, tam jest link. To był też taki przełomowy etap w moim życiu, bo mój utwór Sprint zaczął być grany w największych stacjach radiowych. Sprawił, że inaczej zaczęłam siebie definiować jako muzyka. Zaczęłam jakby tworzyć, coraz więcej siedzieć w studiu i faktycznie pamiętam, że w 2020 wiele godzin spędziłam w studiu nagraniowym, aby dokończyć dla was swój drugi krążek. Był też dobry czas na pracę, dlatego że jak i tak wszystko było pozamykane, no to zamknięcie się w studiu było też dobrym pomysłem po prostu na pracę. Nadal wtedy nie myślałam, że YouTube pójdzie aż tak bardzo w bok, bo nigdy nie było jakiegoś konfliktu u mnie YouTube, muzyka, muzyka YouTube. Zawsze gdzieś udawało mi się to łączyć i po prostu jakoś gdzieś tam to wszystko miało ręce i nogi. Muzycznie to był najpiękniejszy rok w moim życiu. Naprawdę, świetnie to wspominam. Jednakże prywatnie to był bardzo dla mnie ciężki rok. Głównie w tamtym momencie miałam wiele zmian w swoim życiu. Musiałam podjąć wiele decyzji i gdzieś tam pod moimi nogami pojawiło się wiele kłód. Pod koniec 2020 roku dowiedziałam się, że mam depresję, która kompletnie już chyba pokrzyżowała mój jakikolwiek powrót do YouTube'a. Nie mówię wam tutaj tego, aby jakkolwiek wzbudzić w was współczucie. Mówię to tutaj po to, aby po pierwsze wyjaśnić, co się wtedy zadziało, a po drugie, żeby ewentualnie pokazać wam, że da się z tego ciemnego miejsca wyjść. To był ten etap mojego życia, gdzie najprostsze rzeczy sprawiały mi trudność. Ja budziłam się rano i tak naprawdę chciałam, aby dzień się już skończył. A wszystko, co dotychczas sprawiało mi radość, szczęście, czyli publikowanie dla was treści, czyli robienie muzyki, przestało mnie po prostu cieszyć. Ja chciałam działać, ja chciałam robić, ja naprawdę w tamtym momencie marzyłam o tym, aby cokolwiek robić, jakkolwiek po prostu tutaj być, ale nie miałam na to kompletnie siły. To był ten czas, kiedy uświadomiłam sobie, że najpierw ja sama muszę poukładać swoje życie, zanim jakkolwiek wrócę do was z informacją zwrotną, co tam u mnie słychać. Ja byłam w internecie. Ja
wstawiałam treści, ja gdzieś tam próbowałam robić cokolwiek, aby tego nie było widać. Przeszłam przez ten etap i chcę tylko powiedzieć, że jeśli czujecie, że sobie z czymś nie radzicie, to warto, naprawdę warto sięgnąć po pomoc. Cieszę się, że w tych czasach temat depresji jest dość mocno normalizowany. Cieszę się, że w tych czasach dużo się o tym mówi i uświadamia się ludziom, że tak naprawdę zdrowie psychiczne jest najważniejsze. Najważniejsze jest stawienie siebie na pierwszym miejscu i zrozumienie, jak być po prostu samemu ze sobą szczęśliwym. Dzisiaj jestem trochę też inną osobą niż te 2 lata temu. Mam wrażenie, że całe moje życie się odwróciło do góry nogami. Nie uważam, że to złe, wręcz przeciwnie. Uważam, że zupełnie inaczej postrzegam świat, zupełnie z innej strony go widzę. I cieszę się bardzo, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. Pamiętacie mnie z takiej trochę innej strony, ale nadal jest we mnie ta mała Vera, która nagrywała dla was tutaj filmy. Jeśli w ogóle jesteście ciekawi, co tam u mnie słychać, to zapraszam was do subskrypcji tego kanału i śledzenia mnie na bieżąco, ponieważ zamierzam tutaj dla was wstawiać filmy, vlogi, aktualizować swoje życie i pokazywać, jak właściwie w tym momencie ono wygląda. Ostatnio nawet już zmontowałam jeden film i powiem wam szczerze, tęskniłam. Naprawdę tęskniłam. Ruszam dalej i dziękuję bardzo wszystkim po prostu osobom, które dopytywały, kiedy wrócę na YouTube'a. Dzisiaj właśnie jest ten dzień i cieszę się naprawdę ogromnie, że mogę dzisiaj tutaj dla was nagrywać. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną tutaj na dłużej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.